Jest wtorek, 5 lipca. Posłuchaj ludu słowa, które daję ci, abyś zrozumiał, że nadzieja w Panu jest, abyś wierny był, gdy przyjdą ciemności. W tekście dzisiejszej Ewangelii przyglądamy się Jezusowi przemierzającemu miasta i wioski. Obserwujemy, jak głosi Ewangelię, leczy choroby i prowadzi rozmowy z napotkanymi ludźmi. Pustynia i ciemna noc jest łaską. Pustynia i ciemna noc jest łaską, jest łaską. Lecz ty szemrałeś i nie uwierzyłeś. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały. Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Jezus wyrzucił ducha niemocy z opętanego, którego mu przyprowadzono. Przyjrzyj się reakcji otaczających go ludzi. Część z nich pełna jest podziwu i uznania z powodu dokonanego przez niego cudu. Ale są i tacy, którzy zarzucają, że jego czyny pochodzą od złego ducha. Ile ludzi, tyle spojrzeń. Zastanów się, jak ty reagujesz na rzeczy niezwykłe, które nie jesteś do końca w stanie pojąć. Dostrzegasz przede wszystkim dobro, którego ktoś doświadcza? Czy może rodzą się w tobie podejrzenia i wątpliwości? Jezus obchodził wszelkie miasta i wioski. Zależało mu, aby nauczać i głosić Ewangelię wszędzie, gdzie się znajdzie, ale również ukazywać miłosierdzie, wypływające z wyznawanej,
i przekazywanej przez Niego nauki. Zobacz, jak wygląda Twoja wiara. W jaki sposób przekazujesz innym poznaną naukę? Jak często to, w co wierzysz i co wyznajesz, popierasz czynami miłości? Uczucia i emocje nie były Jezusowi obce. W trudnych sytuacjach, których doświadczali otaczający Go ludzie, nie pozostawał obojętny. Litował się nad osobami doświadczającymi osamotnienia, odrzucenia czy nękania przez różne choroby i słabości. Do takiej wrażliwości wzywał uczniów, a dziś zaprasza także Ciebie. Zastanów się, kiedy zabrakło Ci ostatnio wrażliwości na potrzeby bliźnich? Co konkretnego możesz dziś zrobić, aby ukazać im miłość? Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały. Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Porozmawiaj z Jezusem o tych poruszeniach serca, które wzbudzają w Tobie potrzebę troski o bliźnich.
chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.